Dzień dobry, bo chciecie. Jest 23 maj. Wczoraj zjedliśmy i padliśmy po prostu pod namiotem. Prawie momentalnie, bo sąsiedzi jeszcze uznali, że fajnie posłuchać muzyki do północy. Idę już do Natalii. Dzień dobry, żono. Co tam się już pychci? Zobacz, jak pięknie nam wodę zagrzała. Woda! Pięknie! Pachnie! Dodałaś coś? Miłości. A woda zamieniła się nie w wino, tylko w owsiankę. Słuchajcie, ale to nie jest jakaś byle jaka owsianka, bo już rano byłam tam w lasku po świeże jagody, więc mamy owsiankę z jagodami. Nie byle co. I czymi? Prosto z Lidla! W ogóle spójrzcie na naszą kantynę. Tutaj możecie sobie usiąść przy tych bardzo fajnych ławach. Tu możecie się umyć, ugotować sobie. A tu możecie naprawić samochód. Świetnie wyposażona kuchnia. No i tu możecie sobie naprawić deskę toaletową i krany. Także bardzo wszechstronna kantyna. Ale jedno czego brakuje to śmietnik. I papieru toaletowego. Więc nie wiem, gdzie wyrzucimy nasze śmietki. Kantyna idealnie przystosowana dla dzieci. Zaczynamy naszą wyprawę. Zepsuć obrót. Pomogłem? Nie bardzo. Słuchajcie, wszystko tutaj jest tak na styk. Inżynieria własnoręcznie robiona, domowa, chałupnicza. Ale to dodaje klimatu. A chyba idziemy do lodowej jaskini. Tak przynajmniej mówi Dominik. No to już jesteśmy na szlaku w Parku Narodowym Durmitor. Przed nami droga do lodowych jaskiń. 12 km i chyba 500 metrów. Przewyższenie 920. Temperatura rano była 4-5 stopni. W południe ma być 17. Także zapowiada się ok. Co prawda pochmurno, ale na razie widzimy, że jesteśmy sami na szlaku, choć chyba trochę weszliśmy tym mniej oficjalnym wejściem, podążając za bumpsmi. Trasa niby jest na 6 godzin, my dajemy sobie z 9, dlatego że no ja mam trochę obawy o tą swoją słabą kondycję. Okej, znaleźliśmy dobry kierunek. Lodowa jaskinia, 3 godziny stąd. Maszerujemy, żołnierze! Ja myślę, że niedźwiedź. Za małe na niedźwiedzia. O Jezus! Nie, za małe. Nie sprawdzajmy, idźmy dalej. A już chciałem pochwalić infrastrukturę tego miejsca. Czytałam wcześniej, że tutaj z jeziora zimnego do jeziora czarnego płynie rzeka i na tej rzece po jednej i po drugiej stronie były młyny, które mieliły mąkę. Ale oczywiście teraz wszystko się robi już w nowoczesnym stylu, więc nie były potrzebne i je zamknęli. Natomiast to, nie wiem, bo tak trochę nie umiem przeczytać, ale obrazek wskazywałby, że może to był jeden z tych młynów. No i oczywiście ma takie fajne okiennice. Po prostu te okiennice w Czarnogórze mnie urzekają. To jest oficjalna droga na lodową jaskinię? Nie jest oficjalna, bo nie było tutaj znaku. Myślę, że po prostu zbłądziliśmy. Myślisz, że to jest stołówka Dzięcioła? Całkiem możliwe. Jeżeli tak, to mam nadzieję, że nie był tu sam. Bo tych dziur jest tyle, że pewnie jednemu na całe życie wystarczyło. No, wygląda nieźle. Albo i nie. Latem w tym miejscu pewnie będą wylegiwały się węże. Ja przed chwilą zobaczyłam małą jaszczurkę, na szczęście ona zwiała. W takich momentach staram się pamiętać, że te zwierzaki pewnie boją się bardziej niż my, albo przynajmniej tak samo. Także staram się nie panikować, ale kurczę, jak coś tutaj się poruszy, to mi zaraz serce staje. Szlaki turystyczne w Czarnogórze są bardzo fajnie oznaczone.
Tutaj mamy taką oto kreskę, proszę zademonstrować. Tak, a tu mamy taką oto kropkę. Są bardzo charakterystyczne nie tylko dla tego szlaku, są praktycznie dla wszystkich szlaków takie same z tego co czytałem. Natomiast są tak często, co powiedzmy nawet 5-7 metrów. Już się rozglądam za następnym. O, proszę bardzo, jest tutaj na drzewie. Proszę powiedz, pokazać. To ja dopowiem po prostu, że wydaje mi się, że zrobili to w ten sposób, że jak się stoi przy jednym, to po prostu widać od razu kolejny, jak nie dwa następne, więc teorii nie da rady się zgubić. Chociaż w praktyce, bo chcecie dowodzą, że się da. Ta, bo już się zgubiliśmy na początku. A, kiedy my odrdzewiejemy? Takie chojraki byliśmy, Ameryka Południowa, Azja, a teraz się zgubiliśmy w zagajniku. Ciekawe, jak tu jest głęboko, skoro ta brzoza jest cała zasypana w śniegu. A tam dalej jest też znak, który też cały jest zasypany w śniegu. Więc pytanie, jak głęboki jest ten śnieg? Nie przejdziemy. Nawet myślę, że z kulcami byłoby ciężko. Ale to jakby ta druga droga, no, ona też jest... prowadzi do tego samego punktu. Nie wiem, jak będzie mnie słychać, bo wiatr jest bardzo mocny. Ta wielka czapa śniegu, która nie powinna być o tej porze roku, jest nie do przejścia. Minęliśmy właśnie wracającego z tej czapy odważnego Rosjanina, który powiedział, że nie ma opcji, żeby przejść za jakieś 500 metrów. Śnieg nie tylko jest duży, ale zapada się, co było widać po jego spodniach, ponieważ no były mokre do kolan w błocie. Próbuję chociaż wejść na górę, żeby wam pokazać, samemu się przekonać, jak tak naprawdę ta sytuacja wygląda. Ale jak tak połączyliśmy kropki, to doszliśmy do wniosku, że skoro tu jest śnieg, wchodzimy 400 metrów jeszcze wyżej, gdzie jest zimniej, więc więcej śniegu, a jaskinia jest lodowa, to jest wysoka szansa, że tej jaskini po prostu nie będzie. Będzie ona zakopana. Trochę wiatr jest taki ryzykowny, ale no muszę spróbować. Już kiedyś tak zrobiłem, że pamiętacie może w Tajlandii, żeby zrobić dla was ujęcia podwodne, wsadziłem telefon komórkowy w futerał, który utonął. Tydzień wcześniej utopiliśmy GoPro dla tych paru ujęć, ale miejmy nadzieję, że to nie będzie hat-trick. No bo chcecie, jak oceniacie drogę? Ja oceniam nie najlepiej. Ta biała cała czapa, którą widzicie teraz, to by była nasza trasa. 3 km przez tą właśnie pokrywę lodową. Myślę, że nie byłoby to zbyt mądre, żebyśmy tam szli. Nie jesteśmy w pełni wyposażeni, a i nawet nie mamy gwarancji, że nasz cel, czyli lodowa jaskinia, byłyby odkryte. Więc decyzja o wycofaniu się, myślę, że jest jak najbardziej słuszna. I bądźmy szczerzy. Nie o to w tym chodzi, żeby zdobyć cel. Najważniejsza jest droga, a ta tutaj jest przepiękna. Teraz tylko z tego zejść, nie wybijając kół. Chodźcie, zobaczymy, co u Bokcieciowej słychać, bo ona to ma łatwe życie, widać. Ale nie, żartuję. Ona odpowiada za gastronomię oraz napitki. Także bardzo ważna rola. Nie myślcie, że stereotypowa, po prostu z tym lepsza. A oto dowód, że to nie jest raport z porażki. Proszę bardzo, Natalka leży, odpoczywa z takim widokiem. Jak dla mnie całkiem spoko. Można poleżeć, popatrzeć na piękne widoczki,
i nie trzeba już zapierdzielać w tym śniegu. Chociaż no, fajnie byłoby zobaczyć tę jaskinię. Na zdjęciach w Google'ach wygląda naprawdę zjawiskowo. No ale co? Ja już też suszę skarpetę, bo też już w jedną taką zaspę śnieżną spadłam. Więc może lepiej jednak zaparkować to na kiedy indziej. A tymczasem książka, żarełko i piękne widoki. Także narta. W których momentach trzeba się poprzedzierać przez drzewka, które tutaj sobie rosną. Ciekawe, co to za maluszak. Taki zieloniutki, malutki. Rośnie tutaj między skałkami. Trochę wygląda na samotnego, ale ciekawe, co z niego wyrośnie. Łatwiej jest po czyichś ślanach iść, niż swoje własne wydobywać. Jest szansa, że się nie spadnie w jakąś dziurę wielką. Jakby czuł, że nagrywam. Dubsko całe? Słucham? Dubsko całe? Dubsko całe, słuchajcie, przy tej ilości celulitu i tłuszczu to pancerne. Dzień dobry pani, może panu? Jak tam dzisiaj zdróweczko, w słoneczku się wygrzewamy na kamyczku? Bardzo przyjemna pogoda, prawda? Też nam się podoba. No. Musi już pani uciekać. O, ucieka. Dokąd pani się wybiera? Pani, ale pani jest szybka. Tutaj możecie zobaczyć główkę jaszczurki. Siedzimy już tu od kilkunastu minut, tylko po to, żeby zrobić kilka ujęć, które zobaczycie przez kilka sekund. Ale jest zdecydowanie warto. Powoli zdobywamy jej zaufanie chyba, albo przyzwyczaja się, bo się nie ruszamy. Chyba następna przybywa. O, patrz, ojejku, biegnie. One się przecieszyły. One się boją tak samo jak my, albo nawet bardziej. My jesteśmy, kurczę, milion razy więksi od nich. Ale i tak powoduje to u mnie tak, wiecie, odruch takiego pisku, jak, no, nie chcę szufladkować, ale jak baba. Natalia już wbija na chatę. Czasami szlak wiedzie nas poprzez takie miejsca, gdzie jest powalone drzewo i trzeba się przyciskać. No to też swój urok, nie? Dominik zademonstruje, jak można się przycisnąć przez powalone drzewo. Nie jest źle, patrzcie, na stojąco. I też plus 10 do spostrzegawczości, żeby znaleźć marker na trasie. Przeprawa przez te szlaki tutaj nie jest najprostsza. Jest dużo liści, pod niektórymi kryje się coś śliskiego. Jest sporo śniegu, który się topi, więc bywa też mokro. No i do tego sterta kamyków. Marsz z przeszkodami. Ale idziemy zgodnie ze szlakiem, także nie żebyśmy tutaj odwalali jakąś amatorkę albo samowolkę, słuchajcie. Szlak. Tam jest znaczek. Okej, mówimy do Dominika, tutaj się więcej rzeczy dzieje. Ciekawe. Jak tam, panie kapitanie? Jeżeli się zastanawiacie, dlaczego trudno jest przejść, to my idąc tam się zgubiliśmy po prostu i nie szliśmy tędy. Idziesz, mijasz drzewo. Na jedną minutę, dwie naszego gadania musi przypaść 30-60 minut nagrywania właśnie takich małych ujęć, które trwają po 4-5 sekund, żebyście nam z nudów nie pozdychali.
nie wyłączyli vloga. No tak wyłączą. Oj tam. Mama obejrzy. 250 razy i będą wyświetlenia. Niech pozdrawia mamę. No mierzyliśmy też coś takiego. Szczerze powiem, widzę po raz pierwszy w życiu. I nie wiemy, co to jest. Kolejne, te już są trochę większe. I rosną do góry. Wyglądają trochę jak szyszki. Ciekawe, co to może być. Słońce daje, więc tak trochę przybija. Jak wiecie, co to jest, podzielcie się w komentarzach. Ja to jestem zafascynowana. Gdybyśmy byli w Azji, to powiedziałabym, że to jakaś odmiana dragon fruta. Dominik w akcji poszukuje cudownych ujęć, żebyście mogli nacieszyć oczy. Product placement. Film sense. Możemy złożyć twój film. To jak? Mój PR jest całkiem niezły. Głupawka mi odbija. Zrób coś. Może wstanę. Las to nie tylko drzewa, trzeba zwracać uwagę na otoczenie. I zobaczcie, znalazłem szpady szyszkowe. Jakiś ptaszek po prostu zrobił sobie ucztę i tutaj skasował całe szyszki do zera. Ja tak się rozejrzę, może gdzieś tu znajdę taką dorodną sztukę, ale nie, nie widzę. Widocznie ptaszek podjadł. No ale zobaczcie, wygląda to naprawdę... O, kruszy się. Musi być stare, chociaż gałązka wygląda na świeżą. Świeżą złamaną. Wpadnie czy nie wpadnie? O, to jest pytanie. Bez problemu przejdziesz. Nie, nie baw się. To co, koniec naszej wyprawy, koniec tego vloga. Dzięki, że towarzyszyliście nam. Panie, pan się pośpieszy, bo mi ręka zwiętnia. Okej, nie zawsze cel sam w sobie jest najważniejszy, a droga do niego potrafi być ciekawsza. I tym razem tak było. Do celu nie dotarliśmy, ale samą drogą cieszyliśmy się jak małe dzieci. Do zobaczenia w następnym odcinku.